W pewnej krainie, daleko, daleko stąd, wiecie, 7 gór, 7 lasów i tak dalej, było 3 młodzieńców, którzy postanowili odkryć jakieś największe skarby, największe tajemnice życia, świata, szczęścia. No, ambitny plan, nie ma co ukrywać. Pierwszy z nich wymyślił, że znajdzie najdrogocenniejszą rzecz na świecie i według niego to będzie najbardziej drogocenny klejnot. Ruszył świat i rzeczywiście w ciągu roku udało mu się odkryć pewną kopalnię, gdzie były diamenty, inne drogocenne klejnoty. Znalazł tam przeogromny, nawet nikt nie wiedział, co to jest w ogóle za klejnot, ale przeogromny klejnot. Przyniósł ten klejnot do swoich przyjaciół i mówi: słuchajcie, znalazłem najbardziej drogocenny skarb na świecie. Pokiwali głowami, pokiwali, mówią: no rzeczywiście odkryłeś chyba najbardziej drogocenną rzecz, jaka istnieje. Drugi ruszył. Wymyślił, że przecież drogocenniejsze od skarbów jest miłość, więź międzyludzka. Mówi: poszukam najpiękniejszej kobiety i zwiążę się z nią najpiękniejszą miłością. Ambitny plan. Tak zrobił. Rzeczywiście, znalazł niesamowitą kobietę, zakochali się i zbudowali naprawdę bardzo piękną miłość. Wrócił z nią i mówi do swoich kompanów: zobaczcie, ja uważam, że to jest najdrogocenniejsza rzecz na świecie. No bo przecież czy jest coś piękniejszego niż miłość, niż relacja, niż bycie z kimś? Koledzy pokiwali głowami. Trzeci pomyślał: ten klejnoty, ten miłość, to może bym tak Boga znalazł. No chyba drogocenniej to już nie będzie. Ruszył. Minęło 5, 10, 15, 20 lat. Szukał wszędzie. We wszystkich religiach, we wszystkich kościołach, we wszystkich świątyniach, w ludziach, w przypowieściach, w opowieściach, w doświadczeniach. Po wielu, wielu latach niestety wrócił z takim przekonaniem, że nie znalazł nigdzie Boga. Ale kiedy dochodził już do miejscowości, gdzie mieszkali, zatrzymał się na ostatni postój nad takim jeziorkiem. Spojrzał na jezioro i zobaczył tam stado kaczek, w sensie kaczą mamę i małe kaczątka. W pewnym momencie jedno z tych kaczątek, a potem drugie, a potem trzecie, gdzieś się zawieruszyły w sitowiu, gdzieś się pogubiły. Spanikowana kacza mama zaczęła je wszystkie szukać. Pływała po sitowiach, po zaułkach, po wybrzeżach, znalazła wszystkie swoje małe kaczątka i razem odpłynęły. Młodzieniec się uśmiechnął, wstał i wrócił do swoich kompanów. Pytają go: słuchaj, czy ty, no bo ruszyłeś na poszukiwanie Boga, czy znalazłeś Boga? On mówi: no muszę wam powiedzieć, że niestety nie. Nie znalazłem. Ale odkryłem coś ważniejszego. Zrozumiałem, że to nie tyle ja go szukam, ile on mnie szuka. I on mnie znalazł. Tak jak ta kacza mama. Kochani, broń Boże, nie chodzi mi o to, że nie ma drogocennych rzeczy na świecie. Tak, miłość szczególnie, bycie z drugim człowiekiem, to bardzo drogocenna rzecz. Ale nie ma chyba drogocenniejszej rzeczy, drogocenniejszej prawdy niż ta, że Bóg nas szuka i Bóg nas znajdzie. Nie martwcie się.